No dobra. Dowiemy się tego. Czyli wiem, że muszę odwiedzić Kubę. No ale zanim Kubę odwiedzę, no to muszę Ninę stąd wydostać. Jeżeli się nie mylę, jedna z tych butelek zawiera substancję, którą podano Perezowi. Nie jestem w stanie zidentyfikować reszty. Dobra, dobra. Idziemy dalej. Tutaj to jest dopiero amoniak. Coś dalej, jakaś igła. Da się ją wziąć? Ciekawe. Nóż. O, wszystko się może przydać. Skalpel. Muszę bardzo uważać, żeby nie dotknąć igły. Tu jest stetoskop, tu jakieś ścinki krwi kupa. Czy wiadro? O, wiadro jest pełne krwi. Puh, chyba zwymiotuję. No to do wiadra wymiotuj. Takie warunki powinny powodować całkowite zamykanie szpitali, a przynajmniej tak powinno być. No dobra, coś jeszcze, jakieś płuca. I czacha. Nie widać nic szczególnego na czaszce, ale te płuca. Nie wyobrażam sobie, żeby ta osoba mogła jeszcze żyć. No, dobra, chodźmy dalej. Słyszę jakieś głosy. Zanim nie dowiem się, czego się spodziewać za tymi drzwiami, lepiej nie będę otwierać tych drzwi. Nie da się. Dobra, co możemy z tym zrobić? Przez stetoskop podsłuchamy rozmowę, może jakąś? Nic nie mogę na to poradzić. Żałuj, że nie oglądasz. To naprawdę dobry mecz. Szkoda, że talerz jest tak czuły. Muszę ciągle go dostrajać. Mam nadzieję, że nie będzie tak wiecznie jak wczoraj. Nic nie można było zobaczyć. Nie, możesz o tym zapomnieć. Ciesz się, że babsztyl głęboko śpi i przynajmniej przez chwilę jest spokój. Ta, i 3 dni więcej w tym zawilgotniałym pomieszczeniu, a nasi doktorzy będą mieli jeszcze więcej pracy. Nie, lepiej tam zostań. Nikt się tam nie kręci, ale gdyby ktoś się pojawił, znowu będzie wielki wrzask o opuszczaniu posterunku i tak dalej. Nie martw się, główna doktor nawet nie zauważy, że na zmianie bardziej interesuje się telewizją niż obchodami. Mam oko na wejście. Jeżeli nie przejdzie przez piwnicę, na pewno go zauważę. Dobrze, na razie. Tylko nie poluj znowu na szczury, doktor wciąż jest zła o te dziury po kulach. Wilgotny pokój gdzieś na wyższych piętrach. Przynajmniej teraz wiem, gdzie trzymają Ninę. A pewną niedogodnością jest obecność dwóch strażników. Muszę jakoś skontaktować się z Niną. Może ona będzie miała pomysł, w jaki sposób się ich pozbyć. Dobra, to zrobimy teraz coś. Zmykamy stąd, wychodzimy na dwór i spróbujemy mu tę antenę no popsuć, co nie? Biorę skalpel i ogień. Przetnę mu kabelek. Ludzie powinni pracować, a nie oglądać telewizję. Masz rację, Max, masz rację. Za coś kasę biorą. Do diabła, znowu trzeba dostroić ten przeklęty talerz. Jaka ładna kanciapa. No i teraz kręci tutaj. Dobra, to idę stąd. Skontaktuję się z Niną. To chyba rura ściekowa. Biegnie do górnego piętra. Tylko jak to zrobić? W ten sposób? Słyszę głośne chrapanie i pojękiwanie. Coś o pociągu, wybuchach i tacie. A teraz. Zaczekaj, to chyba Nina! Rura musi prowadzić do pokoju, w którym ją trzymają. Nina! Hej, obudź się! Nina! Nie, niech to szlak! Musi mieć ciężki sen. Nie słyszy mnie. Dobra, użyjemy teraz magicznego środka, środek amoniaku. Ten przenikliwy zapach może sprawić, że Nina się obudzi. Uah! Tam z dołu strasznie cuchnie. To mi nie pomaga. Ciekawe, czy nie pomogło. Sprawdźmy to. Nina, hej, obudź się! Niedobrze. Musieli podać jej środki uspokajające. Jeżeli zawołam głośniej, prawdopodobnie zaalarmuje cały szpital.
To wiatraczkiem wydmuchamy to? Może do spalenia amoniaków celininy wystarczy mały wentylator. Warto spróbować. No, to chyba to. Och, co za smród. Czy to nie narusza przypadkiem postanowień konwencji genewskiej? Cieszę się, że jesteś cała. Max? Oczywiście, że ja. Spodziewałeś się kogoś innego? Mówiąc szczerze, nie spodziewałam się gości. Najpierw trochę tu posprzątam. Wpuść tu trochę powietrza. Czy to za twoją sprawą dostał się tu ten odrażający smród? Tak, nie było innego sposobu, aby cię obudzić. A tak przy okazji chrapiesz i mówisz przez sen. Jeżeli wspomnisz o tym komuś, jesteś trupem. Nie martw się. Musisz jednak najpierw stamtąd wyjść. Dobry pomysł. Masz jakiś plan? Niezupełnie. Trzeba go odkryć. W międzyczasie powinnam się nieco umyć. Nigdy w żadnej książce, którą czytałam, uratowana przez swego bohatera księżniczka nie była umorusana. No okej. Dobra. Czyli tak. Obudziłem Ninę. Nina się obudziła. Przełączę się na nią. I tutaj pewne rzeczy porobimy. Jakaś szmata. Wezmę te szmaty. Co jeszcze? Tę nogę wezmę od krzesła. Noga tego krzesła jest zrobiona z plastiku, ale i tak nie mogę jej odłamać. O, coś ty taka słaba. To by było dopiero. Coś jeszcze ma teraz. Ja leżę na czymś takim. Micha, a miska się da? Mogą, miska jest. Dlaczego nie mogę? Jeszcze raz. Noga tego krzesła jest zrobiona... No dobra, nie da się. To by było da... Też się nie da. Mur nie robi solid... Ale to nic, może rozerwiemy tego... tę szmatę. Wystarczy pociągnąć za krawędź i praca wielu wieczorów idzie na marne. Właśnie. Och, gdyby moja babcia mogła mnie teraz zobaczyć. To by cię przegoniła. Dobra. Da się to zawiązać? A da się to... Jeżeli powieszę nitkę na rurze, może łatwo zahaczyć się na zardzewiałych ściankach rury. Muszę to obciążyć czymś. Jest tu kamyk. O, kamyk jest. Dobra, spróbuję przywiązać ten sznurek do tego kamyka. Nitka nie jest tak mocna. Zrywa się, kiedy wiąże supeł. Ojej, no i co będzie? No nic. Puszczamy tego kamyka do studzienki. Kamień chyba uderzył o dno. Teraz mogę wymienić z Maxem kilka mniejszych przedmiotów. Będzie nam potrzebny skalpel. Chyba. Tak myślę, że skalpel. Słuchawki to chyba nie tylko skalpel. Zaraz zobaczymy. Dobra. A jak coś będzie więcej potrzebne, to się wymieni, to nie. Mam skalpel, rozrzynam ten materac. A masz, ty niedobry. Okej. Okay. Tu jakąś gąbkę. Pianka. No dobra, mam skalpel, to odłupię to krzesło. Nogę od krzesła. Ostatnia noga też odpadła. Tylko nigdzie nie odchodź. Okej. Okay. Teraz zostawię pułapkę. Zanim skonstruuję jakąś szatańską pułapkę, muszę mieć przynętę. Oj dobrze, przynęta też będzie. Tylko, że coś to przynęta nie bardzo. A ten kołek? Po co mi ten kołek? Aha, wiem. Zanim Dobra, wiem po co mi ten kołek. Dobra, Max, co ty masz jeszcze ciekawego? Środek znieczulający to chyba nie będzie dobry. Stetoskop. A czy tu coś jeszcze można? Strzykawka. Zanim nie zdecyduję, co z tym zrobić, nie... Okej. Nie wiem, czy to będzie mi potrzebne. Dam jej, zobaczymy. To też jej dać? A przyda się? Może się przyda. Ta buteleczka jest bardzo delikatna. Lepiej... A, nie chcę jej dać. Czekawki pewnie też jej nie da. Myślę, że powinien... Okej, a stetoskop jej da? Nie. A wiatraczek jej da? Nie. Komórki też nie. No dobra. Czyli mam tu coś takiego. Teraz co z tym zrobić? Chyba nic nie zrobię. Zapukamy tutaj.
Zamknięte! Chyba mogłam się tego spodziewać, ale warto było spróbować. Mhm.